Nowe informacje o targach w Barcelonie, systemy audio wykorzystywane na scenie i nowe podatki. Zaczynamy trzecie wydanie Afawity News. Tak, tak, dzisiaj zaczynamy od nowych podatków. Proszę nie regulować YouTube'a. To nie jest TVN24, tylko wciąż AVYT News, ale w takim razie dlaczego mówimy o podatkach? Ano dlatego, że dotkną one zupełnie nowej grupy YouTuberów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała ostatnio, że YouTuberzy mają trochę za dobrze i podciągnęła ich pod kategorię dostawców usług VOD, którzy muszą płacić 1,5% podatek. Te kasę Krajowa Rada przeznaczy na rozwój Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No, przynajmniej tyle, nie? YouTuberzy Muszą się więc zarejestrować najpóźniej do 1 lutego, także tak jakby jest już trochę po terminie. A no i nie wiem, czy wspomniałem, to dotyczy tylko kanałów, których roczny przychód przekracza 2 miliony euro. Także my się nie łapiemy. Było blisko, ale jednak nie. Czy może pamiętacie, jak dwa tygodnie temu informowaliśmy Was o tym, że targi ISI w Barcelonie zostały przeniesione na maj. Docierają do nas kolejne informacje w tej sprawie, a w związku ze zmianą terminu targi ISE będą się odbywały w tym samym miejscu i czasie, co IoT Solutions World Congress. Organizatorzy obu wydarzeń postanowili zaproponować skorzystanie z efektu synergii, zapraszają uczestników do udziału w obu wydarzeniach, dzięki czemu każdy uczestnik jednego z nich będzie miał częściowy dostęp do tego drugiego, a delegaci będą mogli wykupić pełen wstęp na drugie wydarzenie za połowę ceny. Pomysł niezły, jak wiadomo nie ma na świecie absolutnie nic lepszego niż porządna promocja. A teraz coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. Pamiętacie grę w Dejarika? W czwartej części Czubaka gra w nią z Artuditu. Potocznie przyjęła się nazwa Holoszachy i pewien pasjonat Star Wars właśnie skonstruował własną replikę tej gry, w której podobnie jak to ma miejsce w filmie, figurki są wyświetlane na okrągłej szachownicy za pomocą projektora 3D. I to się nazywa News. A gdyby ktoś nie był pewny, to jest oczywiście zupełnie bezużyteczna informacja, ale za to strasznie fajna. Poszukajmy w takim razie bardziej przydatnych informacji. Cirque du Soleil, czyli słynna kanadyjska grupa, wykorzystała przerwę pandemiczną do przetestowania i wprowadzenia nowego systemu audio, z którego korzystają podczas swoich występów. Teraz korzystają z bezprzewodowego systemu Digital 6000 od Zenheizera. Posłuchajcie cytatu. Funkcjonujący system audio to podstawa, ale kiedy udaje się jeszcze poprawić kilka ogniw tego łańcucha audio, to daje nam możliwość występów na jeszcze wyższym poziomie. Będąc w trasie, mamy zazwyczaj maksymalnie jeden dzień na wszystkie operacje sprzętowe, tak mówił Matthew Stewart, specjalista od dźwięku w Cirque du Soleil. Podsumowując, są zadowoleni. Podobnie jak twórcy i odwiedzający muzeum w Olkuszu. Jest to coś takiego jak podziemia krakowskiego rynku, tylko że w Olkuszu. Mnóstwo ciekawych multimediów, nowoczesnych rozwiązań opowiadających historię srebrnego miasta, jak nazywany jest Olkusz. Już wkrótce u nas na kanale obszerne materiały z tego miejsca. Bądźcie czujni i oglądajcie. A no i oczywiście, jeżeli sami macie pomysł na ciekawą realizację, na przykład muzealną, którą powinniśmy się zainteresować, dajcie nam koniecznie znać w komentarzach. Nie nie zapomnijcie też o subskrypcji, żeby tych materiałów nie przegapić. Teraz kolejna zmiana tematu. Tesla nie będzie nam się już kojarzyć wyłącznie z motoryzacją, ale również z technologiczną pomocą niepełnosprawnym. Firma Neuralink, której współzałożycielem jest szef koncernu Tesla Elon Musk, pracuje nad specjalnym mikrochipem, który może pomóc w kontakcie ze światem osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym i głęboko niepełnosprawnym. Najprościej mówiąc, umożliwi to kontrolowanie komputerów za pomocą umysłu. Po sieci krążą już filmy pokazujące, jak ta technologia działa u pierwszych użytkowników. Pagea i Gertrudy. Pierwszy jest małpą, druga jest świnią, ale wyglądają na zadowolonych konsumentów. Kto wie? Być może wkrótce ta technologia, rodem z science fiction, stanie się naszym science reality. A skoro jesteśmy już przy temacie nauki, to przypominamy o wyjątkowo ciekawej rozmowie z naszej serii Innowacja Edukacja, którą możecie obejrzeć na naszym kanale. Jakie są najlepsze na rynku aplikacje do prowadzenia zajęć online? Jak łączyć fizykę i matematykę przez informatykę? W tym materiale o tym wszystkim się dowiecie. Link tradycyjnie podrzucamy wam w opisie tego filmu i serdecznie zapraszamy. W poprzednich wydaniach newsów opowiadaliśmy wam o najciekawszych instalacjach muzealnych, a dzisiaj mamy dla was coś nieco bardziej egzotycznego, bo już trzy. 13 lutego oczy całego świata skierują się na przedmieścia Los Angeles, żeby obejrzeć 56 Super Bowl. Jedno z największych wydarzeń sportowo-kulturalnych na świecie w tym roku odbędzie się na SoFi Stadium w LA. Niezwykłym miejscu, o którym już niedługo więcej opowiemy Wam na kanale AVIT. A dlaczego warto? Przybliżmy kluczowe fakty. Budowa tego kompleksu, bo słowo stadion byłoby tutaj pewnym niedoszacowaniem, kosztowała 5 miliardów dolarów, co czyni SoFi Stadium najdroższym tego typu przedsięwzięciem na świecie. Pojemność 72 tysiące, czyli trzecia największa arena w Stanach Zjednoczonych, przewidziana na miejsce rozpoczęcia i zakończenia Igrzysk w 2028 roku. Stadion jest naszpikowany nowatorskimi rozwiązaniami, niezwykłymi technologiami, więc koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby nie przegapić tego materiału. No i przypominamy też o konkursie, który organizujemy dla naszych subskrybentów. Razem z firmą Meeting15 przygotowaliśmy materiał z forum branży eventowej. Obejrzyjcie go koniecznie Koniecznie, bo jest i wartościowo, i zabawnie. Można wygrać kilka super nagród, więc zajrzyjcie koniecznie. No i tymczasem to wszystko w naszych trzecich newsach na kanale AV.IT. Do usłyszenia przy okazji kolejnych. A żebyście ich przypadkiem nie przegapili, to nie zapomnijcie o sobie. Jak któraś z informacji wydała Wam się albo ciekawa, albo interesująca, albo przydatna, dajcie nam koniecznie łapkę w górę, to nam się naprawdę przyda. I do zobaczenia.